Drogie panie i panowie, a teraz porozmawiamy o warsztatach, które już jutro, czyli w najbliższy piątek o godzinie 18 startują w Concordia Design. Ze mną autorka tych warsztatów, pani Marta Siembab. Witam bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Pani Marta, no właśnie, jest autorką warsztatów Kobieca garderoba zapachowa. Tak, nie mogłam się pomylić. Przepiękny tytuł. O zapachach dzisiaj będziemy rozmawiać, ale zanim o warsztatach, chciałabym się zapytać o samą profesję. Ponieważ, jak się dowiedziałam, jest pani trenerem zapachowym. No właśnie, co to znaczy trener zapachowy? Na czym to polega? Tak. Jak to ugryźć? Mówi się, że jestem jedynym polskim sensorierem, to znaczy osobą, która jest specjalistą od zmysłu węchu jako takiego. Wszędzie tam, gdzie pojawia się zapach, na przykład w koncernach kosmetycznych, które zapach produkują, jestem szkoleniowcem, to znaczy szkolę ich trenerów, mówiąc o tym, w jaki sposób się produkuje perfumy, jaka jest historia perfumiarstwa, w jaki sposób projektuje się opakowania, czyli traktujemy wtedy perfumy jako produkt. Prowadzę też warsztaty zapachowe, takie właśnie jak te, które w ramach warsztatów kreatywnych się odbędą w Concordia Design. I na takich warsztatach, właśnie na tych zbudowania garderoby zapachowej, mówię uczestniczkom albo uczestnikom, bo są też warsztaty dla panów albo dla mieszanych grup. No to jest ciekawe. W jaki sposób taką garderobę zapachową stworzyć, to znaczy dobrać sobie kilka zapachów, tak jak mamy kilka zestawów ubrań na różne okazje, w ten sposób możemy skompletować sobie perfumy, które na różne okazje, też do różnych strojów, do różnych stylizacji nam pasują. Mhm. Prowadzę też eventy zapachowe, które są takimi typowymi eventami na przykład firmowymi, kiedy firma chce wyróżnić swoich pracowników albo nagrodzić specjalnych klientów, to oprócz tego, że mogą się nauczyć robić sushi albo biegają po lesie i strzelają do siebie z paintballu, to można też właśnie spędzić czas z zapachami, nauczyć się dobierać zapachy dla siebie, dojść do tego, co lubi się w perfumach. Wykładam też na Uniwersytecie Ekonomicznym, mówiąc właśnie o projektowaniu opakowań pod kątem takiego komunikowania się z klientem. I całe mnóstwo innych zastosowań tej mojej wiedzy znajduje się wszędzie tam, gdzie pojawia się zapach. Mhm. No właśnie, jak ważny ten zapach jest w naszym życiu codziennym? Zapach jest bardzo ważny, jest ważniejszy niż sądzimy, tylko za mało o tym myślimy. No właśnie, chyba nie mamy tej świadomości, prawda, że zapach nam cały czas towarzyszy. Coś komunikuje. Oczywiście, to jest tak, że zapach bardzo często jest takim pierwszym sygnałem, który nam coś mówi. Na przykład, czy ktoś wydaje nam się atrakcyjny, czy nie. Wydaje nam się, że człowiek jest taką osobą, istotą wzrokową, to znaczy, że oceniamy po wyglądzie, ale często jest tak, że jeżeli inne wygląd... zmysły również pracują. Dają sygnały, jak najbardziej. I może się zdarzyć tak, że osoba, która jest atrakcyjna wizualnie, nie będzie dla nas atrakcyjna zapachowo i nic z takiego związku nie wyjdzie. Ze zmysłu węchu też nas informuje na przykład o niebezpieczeństwach, jeżeli coś by się zaczęło palić, albo jeżeli jedzenie jest nieświeże, to właśnie nos, a nie na przykład wzrok informuje nas o tym jako pierwszy. To jest taki zapomniany zmysł, dlatego że już w okresie oświecenia stwierdzono, że węch to jest taki prymitywny zmysł, pierwotny, niegodny oświeconego umysłu człowieka. I to się może wydawać absurdalne, ale aż do roku, można powiedzieć, 2010 albo początku właśnie XXI wieku, nawet się zbyt wielu badań naukowych nie prowadziło w kierunku węchu. To dopiero przeżywa swój ponowny renesans węch jako zmysł, nad którym pracują naukowcy. A jakie emocje może właśnie wyzwalać zapach? Zapach wyzwala każdą emocję, która towarzyszyła jego poznaniu. To znaczy, na przykład, jeżeli w sadzie jabłkowym podczas kwitnienia jabłoni ktoś mnie napadnie, pobije i okradnie, to może się zdarzyć tak, że każdy następny kontakt z tym zapachem kwitnących jabłoni będzie wywoływał we mnie poczucie lęku, bo w ten sposób ten zapach został w jakiś sposób we mnie zakodowany. Z kolei, jeśli w tym samym sadzie ktoś się po raz pierwszy całował, to ten zapach będzie mu się kojarzył z tym uczuciem uniesienia i euforii, które towarzyszyło temu pierwszemu pocałunkowi. I często tak jest, tak jak na przykład piosenki przywołują całe takie obrazy z przeszłości, konkretne osoby, konkretne wydarzenia, tak samo jest z zapachem. Zapach niesie cały taki ładunek emocjonalny i wspomnieniowy, i to właściwie pozostaje w głowie już na zawsze. A czy zgodziłaby się pani z tym, że zapach to troszeczkę tak jak nasza taka druga skóra? Chodzi o zapach, który mamy na sobie, tak? Na pewno zapach, taki zapach naturalnego ludzkiego ciała jest jego w pewnym sensie wizytówką. Informuje nas o tym, w jakim jesteśmy wieku, bo niemowlęta pachną inaczej niż ludzie dorośli. Jeżeli dzieci zaczynają dojrzewać i zaczynają się pocić w taki już dorosły sposób, bo uaktywniają się gruczoła pokrynowe, to też rodzice mogą wyczuć, że dziecko już nie jest małym, niewinnym dzieckiem, tylko staje się nastolatkiem i wkracza w dorosłość. Na pewno mówi nam zapach o tym, czy jesteśmy wegetarianami, czy nie,
bo osoby, które nie jedzą mięsa, a spożywają więcej nabiału, mają taki bardziej mleczny zapach skóry. Jeżeli używamy dużo przypraw korzennych, też te wszystkie zapachy przez naszą skórę wychodzą. Na pewno, wie Pani, jak to jest, jak się zje za dużo czosnku albo cebuli, może być nawet tak, że nie czujemy już tego smaku, ale te olejki eteryczne, które w czosnku i cebuli były, one wychodzą przez pory skóry razem z potem i z sebum, więc zapach to jest bardzo silny komunikat, tylko my jako ludzie teraz współcześnie zabiegani bardzo rzadko się na zapachu skupiamy. Jeżeli są jakieś takie bodźce bardzo skrajne, na przykład coś pachnie bardzo nieprzyjemnie, to komentujemy, albo coś pachnie wyjątkowo przyjemnie, to wtedy zwracamy na to uwagę. Ale całe mnóstwo zapachów w tle takie bardziej neutralne może są pomijane. No właśnie, a co w momencie, kiedy udajemy się do perfumerii? Stajemy przed wyborem, no właśnie, co teraz, jaki zapach wybrać dla siebie, który będzie mi najbardziej odpowiadał? Skąd wiadomo? To jest bardzo trudne zadanie i największym wrogiem... Ja mam zawsze z tym problem. Tak, bo prawdopodobnie nie poświęca Pani temu wystarczająco dużo czasu. Się zgodzę. Bo często chodzimy do perfumerii po pracy, kiedy jesteśmy po pierwsze zmęczeni po całym dniu. W perfumerii unosi się wtedy cała chmura przeróżnych zapachów, które w ciągu dnia klienci rozpylili w powietrzu. I to trochę tak, jakby chciała Pani kupić skrzypce i wypróbowywała ich dźwięk w momencie, w którym z głośników leci 10 różnych koncertów symfonicznych. Nie da się tego ocenić w obiektywny sposób. Często jest też tak, że na ciele już coś mamy, na przykład balsam, on ma swój zapach, albo mamy perfumy, które nałożyłyśmy rano i może się nam wydawać, że już ich nie ma, ale jak je nakładamy na skórę, to one jednak wchodzą w interakcję z tym, co było na niej wcześniej. Więc żeby dobrać sobie perfumy, trzeba się dobrze przygotować do takich zakupów. Po pierwsze, trzeba wybrać sobie dzień, w którym możemy pójść do perfumerii możliwie najwcześniej rano, kiedy tam powietrze jeszcze jest, że tak powiem, świeże, kiedy my jesteśmy świeży. Dobrze jest się umyć dzień wcześniej nieperfumowanym mydłem, najlepiej takim mydłem dla dzieci, albo nawet szarym mydłem, żeby skóra jakby nabrała takiego swojego naturalnego zapachu. I oczywiście nie smarować się żadnym balsamem pachnącym, nie używać żadnych pachnących kosmetyków nawet do włosów. To znaczy być możliwie najbardziej bezzapachowy. Zawsze trzeba testować perfumy na skórze. Może się zdarzyć tak, że perfumy rozpylone w powietrzu albo na tym pasku testowym, czyli na bloterze, pachną przyjemnie, ale już na naszym ciele, reagując z tą taką chemią naszej skóry, ten zapach się zmieni, więc trzeba zawsze nakładać perfumy na ciało. I ja na warsztatach też zawsze uczę dochodzenia do tego, co tak naprawdę lubimy w perfumach. Właśnie, to było kolejne pytanie, czy lubimy te perfumy, które są bardzo, bardzo słodkie, czy te zupełnie, zupełnie inne. Skąd wiadomo? Każdy z nas szuka w perfumach jakiegoś konkretnego wrażenia. Na przykład ja lubię, żeby zapach mnie ogrzewał i otulał. I takie wrażenie ciepła i takiego jakby ognia czy żaru w perfumach dają na przykład składniki żywiczne albo składniki z tak zwanej grupy gourmand, czyli spożywcze, takie zapachy czekolady, pralinki, toffee. To jest coś, co na mojej skórze daje mi wrażenie takiego otulenia kaszmirowym swetrem, szalem, takiego jakby zaopiekowania. I zimą bardzo lubię właśnie takie wrażenie, bo odczuwam to jako dodatkową warstwę, która mnie grzeje. A z kolei są osoby, które szukają takiego wrażenia, na przykład śliskości, pudrowości, jakby takiego dotyku jedwabnej bielizny na skórze. Często sobie tego nie uświadamiamy. Dopiero w procesie takiego profilowania zapachowego dochodzimy do tego, co lubimy w perfumach. Czy chcemy, żeby one nam dodawały energii? Jeśli tak, to często to surowce cytrusowe dają takiego jakby kopa, dodają wigoru. Niektórzy lubią, żeby perfumy były takie lekko dystansujące, żeby dodawały odrobinę takiego wyrafinowania i wtedy często dają to surowce drzewne. Więc jeżeli wiemy, co lubimy, wiemy, jakie surowce lubimy, możemy wtedy w bardziej niezależny sposób wybierać sobie perfumy i jakby zawężać to pole, w którym dokonujemy wyboru, bo jeżeli kupujemy ubranie, to możemy oglądać i dotykać ubrania godzinami i oczy i ręce się nie zmęczą, a nos się męczy bardzo szybko. Z reguły po 3-4 zapachach nos już nie odbiera perfum we właściwy sposób, więc nie najlepiej jest wrażliwy na pewno. Tak, w pewien sposób się blokuje, bo miejsca na nabłonku węchowym zostają zajęte przez molekuły zapachowe i jakby nie ma już wolnych miejsc. Trzeba chwilę odczekać, poddychać świeżym powietrzem i dopiero wtedy jakby kolejny zapach wąchać, ale zawsze można zrobić tak, że nakładamy na 4 miejsca na ciele 4 różne zapachy i wychodzimy na zewnątrz. I w ciągu dnia sprawdzamy, jak te zapachy się rozwijają, jak ewoluują i wtedy można jakoś ocenić, czy ten zapach jest dla nas stworzony, czy nie. Ale warto jest zadać sobie pytanie,
czego szukam w zapachu, co on ma mi zrobić i czym, oczekuję. Tak, i czy ma mi w jakiś sposób wystylizować, czy ma po prostu stać się moją drugą skórą i ze mną stopić, bo to też są dwa różne wybory. A co w momencie, kiedy już wybierzemy ten swój wymarzony zapach, będzie on idealny, czy właśnie przy tym zapachu powinniśmy pozostać już przez lata, czy dobieramy po miesiącu, dwóch ponownie coś nowego, co nas zainspiruje, co nam się spodoba? To wszystko zależy od tego, czy chcemy się kreować na różne sposoby, czy chcemy pozostać jakby w niezmienionej formie, także wizualnej, bo jeżeli ktoś lubi ubierać się wyłącznie na czarno, to może również chcieć pachnieć wyłącznie w jeden sposób. I nie ma nic złego w tym, żeby mieć jedne perfumy, które są taką naszą wizytówką zapachową i które się z nami kojarzą. Wiele osób tak zawsze robi będziemy rozpoznani po tym zapachu. Aczkolwiek uważam, że zupełnie inaczej ubieramy się na koncert rockowy, inaczej na grilla, a jeszcze inaczej jak idziemy z oficjalną wizytą, więc warto tak mieć taką... Tak też powinno być zapachem tak, w związku z tym, tak? Warto mieć taką baterię kilku podstawowych zapachów, przynajmniej na takie cztery okazje, czyli na co dzień, kiedy jesteśmy, na co dzień mam na myśli sytuacje niezobowiązujące, nie do pracy. Później zapach do pracy, zapach na wielkie wyjście, na jakąś szczególną okazję i tak zwane zapachy na intymne chwile we dwoje, kiedy chcemy pachnieć w zupełnie inny sposób niż w środowisku biurowym. I tak jak do tych czterech różnych sytuacji założylibyśmy, czy założyłybyśmy cztery różne stroje, tak samo warto mieć kilka różnych zapachów, żeby uzupełnić ten wizerunek. Zapach jest w pewnym sensie takim akcesorium, tak jak biżuteria czy dodatki, tak samo perfumy są taką kropką nad i, które tworzą wizerunek. I to jeszcze urozmaica naszą stylizację. Jak najbardziej. Super, do tej rozmowy z panią Martą na pewno jeszcze powrócimy, a teraz zapraszamy na króciutką przerwę. Do zobaczenia.